dlaczego zdecydowała się Pani kandydować z tego konkretnie okręgu wyborczego i jak się tam Pani czuje na tym poniekąd prawicowym terenie? To jest mój okręg wyborczy. Ja urodziłam się, wychowałam na wsi, we wsi Radotki, 15 kilometrów od Płocka. Pod względem do Sejmu jest to jeden okręg wyborczy, do Senatu to są okręg północny i południowy, także mój region podzielony został na dwa, na Płocki i Ciechanowski. Startuję z okręgu Ciechanów, Płońsk, Mława, Żuromin, Przasnysz. Jest to teren, myślę, bardziej rolniczy, aniżeli pisowski, jak to zdążyła Pani określić, a zbierając podpisy, które praktycznie osobiście asystowałam przy każdym zebranym podpisie pod moim nazwiskiem, nie odniosłam wrażenia, aby był to teren pro-pisowski. Ja stawiam przede wszystkim na kontakt osobisty. Faktycznie chcę poznać ludzi, poznać ich problemy, poznać sprawy. Chcę być reprezentantem mojego okręgu, moich wyborców i chcę być bliżej ich spraw, bliżej poruszanych czy bolączek gnębiących moich tutaj mogę powiedzieć moich wyborców w tej chwili. Także wybór okręgu był czymś naturalnym i ja się doskonale czuję właśnie w takim środowisku. Znam sprawy życia wiejskiego z autopsji, nie z perspektywy warszawskich salonów. Będę przyglądać się czy pomagać w realizacji zadań samorządów, tylko właśnie z perspektywy życia lokalnego i z perspektywy mieszkańca. A jakie są Pani główne obietnice wyborcze? Przede wszystkim mój okręg wymaga, myślę, to nie tylko okręg, ale jeżeli, tak jak już mówiliśmy, Polska potrzebuje rozwoju gospodarczego. W tej chwili 780-miliardowy deficyt, czy dług publiczny, nie daje nam perspektyw na rozwój gospodarczy. I tylko zmiany, obniżenie podatku, zwiększenie liczby zatrudnionych, zwiększenie liczby miejsc pracy, a więc wsparcie przedsiębiorców, czy wsparcie również właśnie terenów wiejskich, są kluczowymi sprawami dla całej Polski, nie tylko dla mojego okręgu. A jak to, co Pani robiła do tej pory, może przydać się w Senacie i może właśnie spowodować spełnienie tych obietnic? Tak jak powiedziałam, jestem prawnikiem. W parlamencie tworzymy prawo. Senat musi weryfikować nieprawidłowe, błędne czy właśnie partyjne decyzje, które zapadają w Sejmie. Oprócz tego jestem doskonałym menedżerem. Ponad 10 lat prowadzę z sukcesem własne przedsiębiorstwo. A czym jest polityka? Polityka jest strategią zarządzania, więc jak najbardziej jestem osobą kompetentną, odpowiedzialną i właściwą do stanowiska senatora. A jakie to przedsiębiorstwo? Jest to wydawnictwo, które wydaje, ja jestem również redaktorem naczelnym magazynu dla przedsiębiorców pod tytułem Business and Beauty. Oprócz tego jest to firma eventowa, organizująca różnego rodzaju przedsięwzięcia biznesowe, kulturalne i tym podobne.